Jedną z wolności obywatelskich była sprawa wyznania, gdzie w Konstytucji zapisano, że wolność słowa i wyznania, co, tak jak powiedziałem, było hipokryzją i zakłamaniem, bo żaden partyjny nie mógł ślubu kościelnego wziąć, ochrzcić dziecka, no nie? I była walka z Kościołem. Solidarność, to dlatego nieprzypadkowo powiedziałem o papieżu Polaku, o Polaku wszechczasów, bo myślę, że już taki się nam długo nie narodzi, który przyjechał do nas w 79 roku i to był impuls, wydaje mnie się, bo byłem na Błoniach w Krakowie, gdzie za to, że pojechałem na pielgrzymkę, gdzie papa do nas przemawiał, miałem enkę. Nieobecność nieusprawiedliwioną, bo powiedziałem kierownikowi, ja i tak pojadę. Ale chcąc mnie ukarać, to tutaj i do dzisiaj te słowa, niech wstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I w ten czas, będąc na Błoniach w Krakowie, ja jako młody człowiek sobie zadałem pytanie, no i co? A gdyby tych wszystkich komunistów z Polski chcąc tu zgromadzić, ile oni by tego miejsca zajęli? I tu się obudził ten duch narodowy i wolnościowy i tak jak powiedziałem, oprócz praw pracowniczych to była jeszcze droga do wolności wyznania, słowa. Po raz pierwszy była zrobiona msza święta. Postawiliśmy świętą Barbarę, gdzie taka wesoła chwila była, gdzie na przywitanie księdza ekscelencji biskupa wychodzi jeden z dyrektorów i mówi, towarzyszu biskupie, zapraszamy. No nie? No, był przez lata przyuczony, tak mu się powiedziało. No nie? Mszę przy odsłonięciu świętej Barbary. Ludzie już wiedzieli, że to jest ich wolna wola, czy oni będą, czy nie. Kościół w dalszej części, jeżeli będziemy mówili o stanie wojennym, roztoczył ogromny parasol nad nami, nad ludźmi Solidarności.